Cześć, tutaj Sylwia z Lesbi Together. Dzisiaj jestem bez Kaśki, ale mam wspaniałą gościnę, którą jest moja mama. Cześć, mamo, powiedz coś. No cześć, witam. To jest moja mama i dzisiaj z mamą się spotkałam po to, żeby porozmawiać o takim temacie, który wiem, że jest mega ważny dla wielu dziewczyn, i bardzo często jesteśmy z Kaśką o to pytane dlatego pomyślałam, że zapytam ciebie o twoją perspektywę. Już ja się strasznie stresuję, nie wiem, jakoś jak my rozmawiamy z Kaśką ze sobą, to mnie to w ogóle nie stresuje, ale ta rozmowa jest taka, że serduszko dlaczego? szybciej bije. Nie wiem dlaczego, nie, nie potrafię tego powiedzieć jakoś. To, to będzie taka rozmowa po latach w zasadzie, nie? No bo my przegadałyśmy wiele tematów, ale... No Tutaj chciałam Cię zapytać o, o Twoje odczucia. Takim głównym tematem, który chciałam poruszyć, to jest ten mój coming out przed Tobą czyli ten czas, jak go może trochę na świetle, kiedy. Mm, Byłam w związku z facetem, zaręczyłam się, i miesiąc później poinformowałam Ciebie o tym, że to jest koniec, i że zakochałam się w dziewczynie, przeprowadzam się do Warszawy. Czy Ty pamiętasz, co wtedy czułaś, kiedy ja tobie to powiedziałam? Jak byłaś na naszym weselu, to widziałam, że coś jest nie tak, że coś się dzieje. Ale że ja się inaczej zachowuję? Tak. No bo wtedy już się tam działo, ja już widziałam. Inaczej się zachowywałaś, byłaś tak jakby bardzo smutna. Smutna? Tak. Byłaś smutna. Ej, gdzie zawsze jak podlotka fruwałaś, biegałaś, wszędzie cię było pełno. Tak, to był czas, gdzie zaobserwowałam, że dzieje się coś innego. No, i ja tylko tak dodam, że. To wesele mojej mamy i mojego ojczyma Jacka, to było ile z dwa tygodnie po tych moich zaręczynach, więc trzy tygodnie po tym, jak poznałam Kaśkę, mniej więcej. Bo jaki to był miesiąc, kiedy wy wzięliście ślub? W czerwcu, 26 czerwca. No to ja Kaśkę poznałam 6 czerwca. No. Więc to było 20 dni po tym, jak ją poznałam, jak już w mojej głowie zaczęło się coś dziać. Ale jeszcze nie do końca wiedziałam, co. My ze sobą rozmawiałyśmy i było wszystko super fajnie, ale ja jeszcze nie wiedziałam, co to oznacza i co tam się dzieje. No i właśnie byłam smutna, dlatego że moje zaręczyny odbyły się w momencie, kiedy ja miałam niesamowity mętnik w głowie i wcale ich nie chciałam. A, wcześniej no, zapodałaś ten temat, że stało się coś. Czego na dobrą sprawę nie oczekiwałaś, i zamiast coś takiego jak zaręczyny ciebie uradować, to ciebie zasmuciły. Rozmawiałyśmy przez telefon. Ja właśnie teraz mi to przypomniałaś, że, że ja zadzwoniłam z takim: O Boże, on zamierza mi się oświadczyć, i ja nie wiem, co mam z tym zrobić, bo ja chyba tego nie chcę. Tak. Zestresowało cię to? Czy mnie stresowała ta sytuacja, że ty nie wiedziałaś, czy chcesz? Mhm. Nie. Biorąc pod uwagę wcześniejsze y, sytuacje, jakie miały miejsce w naszym życiu, to ty mogłaś się wahać za każdym razem. To jest decyzja bardzo poważna, to jest decyzja, która wiąże ci na całe życie, to jest decyzja, która ci y, każe coś zmienić w swoim życiu. Ta decyzja nie jest nigdy prosta i ona nie jest prosta dla młodej dziewczyny, nie jest prosta tak jak dla mnie, dla dojrzałej kobiety, która też miała przejścia w swoim życiu. Także ta decyzja jest decyzją bardzo trudną i wiedziałam, że możesz mieć takie wahania i myślałam, że twój smutek na naszym weselu, czyli ta twoja inność była związana bardziej z tym, że dokonałaś do wyboru, powiedziałaś tak, a, a summa summarum cały czas w głowie ci krzyczy nie. No, ale takiej bomby to chyba się nie spodziewałaś. Nie. Bo ja pamiętam, co mi powiedziałaś, jaka, jaka była Twoja pierwsza reakcja, jak ci powiedziałam, że poznałam dziewczynę i się w niej zakochałam. To po prostu dźwię, dźwięczało mi w głowie bardzo długo, bo to było. Nie, ja muszę mieć wnuki. I to jest. Nie, 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 to nie wchodzi w grę. Ty wiesz, każda dziewczyna przeżywała w swoim czasie. Jakieś przeżycia z innymi dziewczynami, wiesz, na zasadzie, no kto się nie całował z koleżanką na imprezie, nie? Ale że to nie jest nic poważnego. No ale ciekawa jestem, co wtedy czułaś. Znaczy się, wtedy wiedziałam, że, że na pewno legło w gruzach fakt, że ta decyzja podjęta z Bartkiem była złą decyzją, to wszystko gruchnęło. Ten człowiek był dobrym człowiekiem. I wydawało mi się trochę krzywdzące dla niego w pierwszym momencie, mm. że dokonując takiego wyboru i zerwania tego wszystkiego w taki sposób, jest to, no, szczerze powiedziawszy, niegrzeczne i, i, i niefajne, nie? Że to y, jakby spowodowało w, w mojej głowie myśl taką, no, ale ten chłopak sobie na to nie zasłużył, no, biorąc pod uwagę, że żeśmy my tyle życia miały nieciekawego wcześniej, to se myślę, to po prostu bardzo niedobrze się stało, że to się tak stało, nie? W taki Aha. sposób. No mnie wyrzuty sumienia to jeszcze trawiły przez trzy lata po tej akcji. Ale z drugiej strony staram się sobie myśleć o tym, tak? To po trzech latach do mnie dotarło chyba, że być może większą krzywdę ja jemu bym wyrządziła w tej całej sytuacji zostając tak, jak, z nim. Oczywiście, oczywiście. <laughs> Może nawet rodząc dzieci, biorąc ślub, a cały czas posiadając z tyłu głowy tę myśl, że coś się wydarzyło, ja tego nie pociągnęłam. I nie wiem, no bycie z kimś, a tak jakby fantazjowanie o innym życiu, to może byłoby nawet bardziej nie w porządku, nie? Mhm. Na pewno, na pewno, nie, nie, nie. Biorąc pod uwagę yy, sytuacje, które... Miały miejsce, które się zadziały. Czyli, no de facto robienie tego dalej byłoby jeszcze gorsze. No. No. Jeszcze bardziej traumatyczne, o, tak można powiedzieć. Bo jeżeli odrywasz plaster i robisz to jednym ruchem. Mhm. To boli wszystkich. Ale jak pociągasz pomału, to ta osoba cierpi bardzo długo. Także lepiej ten plaster jest zadrzeć raz. A jakbyś miała dziewczynom doradzić, w jaki sposób mogłyby dokonać coming outu, też taką myślą o rodzicach, bo to jest taki moment, kiedy człowiek bardzo mocno myśli o sobie, o tym, jaką ma sytuację i czego chce w życiu. Ale bardzo często dziewczyny się zastanawiają nad tym, jak to zakomunikować swojej rodzinie, żeby, no, żeby mieć fajny efekt. Znaczy się wiesz, na no, fajerwerków nie zrobisz, nie? Z tej sytuacji, bo to jest sytuacja, która jednak zaskakuje rodziców. My uważamy, że bardzo dobrze znamy swoje dzieci, że, że je wychowywaliśmy w jakimś duchu, w jakiejś odpowiedniej prezencji swojego. Pokazania się, no, no, no chowasz tu tańce, tu, tu, tu gitara, tu jeszcze coś innego, no próbujesz na wszelkie możliwe sposoby wyłapać wszystkie rzeczy, które są Twojego dziecka najlepsze, tak? I ty jesteś przekonana, że Ty znasz swoje dziecko, a się okazuje, że nie. Nie znasz swojego dziecka do samego końca. Idzie mi się wydawało, że zawsze mamy. Tą relację bardzo dobrą, jeżeli chodzi o matkę i córkę. Również uważam, że z synem może być ta relacja. Ona jest troszeczkę inna, ona jest bardziej zagmatwana, ale też popatrzę na Pyska i wiem, co tam się dzieje. I uważałam, że my mamy bardzo dobrą relację, ale brakowało tej, tej prawdy wcześniej, bo. Dotykałaś w życiu paru rzeczy, chciałaś doświadczać wielu rzeczy, chciałaś tam wyjechać, tam zrobić, to zrobić, tam to zrobić. Ja wiedziałam, że jesteś taki pędzi wiatr, że nie jesteś dzieckiem, które usiądzie w domu, weźmie szydełko druty i będzie po prostu robić sweter albo coś innego. Nie, nie, w twoim charakterze od samego początku był ten wiatr. I... Yy... Chciałaś na Erasmusa jechać, i na, na Erasmusa. Wszystko, co gdzieś tam ci w głowie zadzwoniło, że Ty wyjeżdżasz, wyprowadzasz się do Kielc i w ogóle, to, to tylko mogłam dopingować, bo wiedziałam, że po prostu taka jesteś, taki masz charakter. Ty pędzisz, ty nie usiądziesz, bo jeżeli usiądziesz, będziesz cholernie nieszczęśliwa. Ale zawsze byłam przekonana, że wiemy o sobie totalnie wszystko, i w momencie, kiedy. Komunikowałaś mi tą całą sytuację, to yy, pierwsza moja myśl była, Boże, drogi, nie znam mojego dziecka. Ja nie znam mojego dziecka. Jakaś wizja takiej mojej przyszłości, którą miałaś wyobrażoną, po prostu padła w jednej chwili, nie? Tak, ja wiedziałam, że ty będziesz fruwać po świecie, to było pewne i, i stuprocentowe. To, to ja wiedziałam, że, że ty tam w domu naprawdę nie będziesz nie, siedziała, ale. Gdzieś, gdzieś myślałam, że tam na tym końcu to faktycznie będzie, bo uważam, że by, byłabyś bardzo dobrą mamą i, i fajne te bąble tam z ciebie by były. A tutaj jednak no, jest to dość skomplikowane, jeżeli chodzi o życie z kobietą, tak? No, jest trudniejsze, ale nie jest jakoś super skomplikowane. W sensie dziewczyny mają wiele opcji, które są bardzo fajne. i jak się ma pieniądze to przede wszystkim, to można to zrobić bezpiecznie, nie? No właśnie. A no wystarczy tylko chcieć mieć tych dzieci. Chłopaki mają gorzej, jak są razem, bo to już wtedy wchodzą takie, takie akcje naprawdę na, na granicy prawa, żeby mieć dzieci. Hmm. No, ale wiele par kobiet z ogromnym sukcesem posiada dzieci. Mogę ci nawet na Twoim Instagramie zaobserwować te konta dziewczyn, które, które wychowują dzieciaki, które są no, ich dziećmi, bo na przykład nasienie zdobyły z banku. Oczywiście nie polskiego, bo w Polsce to nie wchodzi no w grę. Właśnie. Nawet samotna kobieta nie może zajść w ciążę z takiego. My no, mamy takie prawo, a nie inne, dokładnie. No, ale jest taka opcja, że mieć zdrowe, czyste, przebadane nasienie, które jest po prostu kurierem dostarczone w takiej lodówce. No i to jest do ogarnięcia, nie? Jak się jest płodnym, tylko po prostu trzeba chcieć mieć te dzieci. A tu, jak byłam w związku z facetem, to dla mnie to było taką naturalną koleją rzeczy, w sensie, że mm -hmm. ja się nawet nad tym nie zastanawiałam, czy ja chcę mieć dzieci. Myślę, że to u wielu kobiet tak jest, że, że to po prostu jest jakoś wryte tak w głowę, że dojrzewasz, no, znajdujesz mi się, kogoś. Że to ten instynkt macierzyński się budzi w którymś momencie, i, i jeżeli jesteś w tym, w tym związku. Mężczyzna, kobieta, to, to chyba tak naturalnie się gdzieś tam hormonalnie to budzi i, i, i sprawia, że jest taka potrzeba, tak? No też okazuje się, że nie zawsze. W ogóle nawet, no, nie na, zawsze. nawet na Facebooku jest taka grupa, która się nazywa. Nie, nawet nie wiem, jak ona się nazywa, ale coś na zasadzie nienawidzę bycia matką i nie wiem, jak sobie z tym poradzić. I no, tam po prostu. To jest straszne. To jest straszne, bo ja y, zawsze uwielbiałam być matką i I po prostu sobie nie wyobrażasz, nie. że można inaczej. O. Nie, nie, nie. Myślę, że, 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 że taka bezwzględna miłość, nawet niejednokrotnie nie oddająca tej miłości, którą się daje, ale ona taka bezwzględna i taka oczywista, naturalna do dziecka i jest taką oczywistością dla mnie. Mhm. I y, tak, jak generalnie żadnego kłopotu nigdy nie miałam z tobą, tak, bo sytuacja, że ty mi komunikujesz, że będziesz żyła teraz z kobietą, to uważam, nie jest jakiś problem. Teraz tak uważasz. Z perspektywy lat uważam, że w ogóle to nie jest problem, tak, bo to jest kwestia wyboru twojego. To ty wybierasz sobie drogę, jaką będziesz szła. Ja mogę ewentualnie przy tobie przy, w niej być, istnieć. I nie stracić Cię przez to, że stwierdzę, że, że to, to, to nie jest moja droga, bo, 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 bo to nie ja przeżyję za, za Ciebie życie, to Ty życie swoje przeżyjesz sama. Hmm. I nigdy, ja uważam, że nigdy matka ani ojciec nie powinien odbierać możliwości jakie i perspektyw, jakie sobie dzieciaki szykują w swoim życiu. Nie hmm. wolno. Na przykład mnie bardzo boli jeden temat. I jest to temat rodziców, którzy bardzo tak skrajnie źle reagują na coming out. I kiedyś napisała do nas dziewczyna, która powiedziała rodzicom, że jest lesbijką, i oni ją przez dwa tygodnie tak dręczyli, że ona po tych dwóch tygodniach powiedziała, że macie rację, to nie jest prawda. Ja żartowałam cofam to, co powiedziałam. <noise> Wyobrażasz sobie, że, że, że coś takiego ty mogłabyś swoim dzieciom zrobić? Bo oczywiście tego nigdy nie zrobiłaś, nie? I nasza sytuacja też inaczej wyglądała, ale co, co czujesz, jak w ogóle słyszysz, że rodzic coś takiego robi? Przeraża mnie taka sytuacja i ja uważam, że jeżeli rodzic kocha swoje dziecko, to kocha go takim, jaki jest. Spójrz na rodziców, którzy kochają dziecko, które nie ma ręki, nie ma nogi, nie ma ucha. Czegoś mu brakuje, jest chore, a dalej kocha. Czyli wydaje mi się, że ta miłość bezwzględna, którą jesteśmy obdarzani, którą posiadamy, powoduje, że nie ma takiej opcji, żebyś ty musiała mnie kłamać, żebym to ja była zadowolona. Bo tak to mhm. wygląda. Że ci rodzice uważają, że okłam nas, nie powiedz. Nie mów tego, co powiedziałaś, tylko dlatego, że jest nam lepiej. Mhm. Ale no. Czym to jest spowodowane? Wstydzą się, boją się, brzydzą się. Rodzice? O rodzicach tak. mówisz? Czym? Nie mam pojęcia. Jak, 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 można, jak, jak można się wstydzić swojego dziecka, czy. czy... Spójrz na matki, które do więzienia chodzą do swoich synów i córek, którzy są mordercami i dalej kochają. A ktoś potrafi powiedzieć, że wyrzekam kto, się ciebie, tak. bo ty wolisz cycka. Nie, po prostu nie kochają jej. To jest, to jest, to jest moja moje odpowiedź na to, bo, bo nie mam innej odpowiedzi. Bo mhm. W momencie, kiedy człowiek kocha, to kocha cię takim, jaką jesteś. Takim, jakim jesteś, a nie takim, jakim ja bym chciała moje wyobrażenie. No i ta więź, ona, jeżeli jest taka szczera i prawdziwa, to ją czuć przez całe życie, nie? Tak. I tak jak, no bo rzeczywiście ja ci nie, ja ci nie sygnalizowałam tego, że mogłabym lubić dziewczyny, bo to też było coś, z czym ja sama w sobie musiałam sobie poradzić, nie? Ja byłam bardzo długo przekonana, że, że to jest jakiś margines, że nie ma takich dziewczyn jak ja i to, że mi jakieś dziewczyny mogą się podobać, to to jest w słupsku na pewno nie ma takich dziewczyn, nie? A teraz po latach Nieprawda. Po latach ja się dowiaduję, że moje koleżanki z klasy, klasa 30-osobowa, trzy koleżanki dzisiaj są z dziewczynami, więc statystyka idealnie tutaj wchodzi 10%, to jest 10%, tak. A mówi się, że właśnie 10% społeczeństwa to są osoby nieheteronormatywne. A jeszcze odnośnie do tego rozczarowania, to słyszałam coś takiego, że każde dziecko musi w którymś momencie rozczarować swojego rodzica. I że to jest taka naturalna droga, którą się przeżywa. Że to takie oczywiste, że, że musi być coś takiego, co. co... Tak. Spowoduje rozczarowanie. Bo to też trochę odcina tą pępowinę, nie? No, powiem ci, że z naszą pępowiną to chyba jest taki hmm, trochę problem z tym odcinaniem. <grym> Ponieważ masz już 31 lat. A mi ciebie brakuje, jak miałaś 5 lat nawet. Tak, <grym> tak byś samo. miała 5, 6, 7, 8. I cały czas mnie tak mi ciebie tak brakuje, tak? Także nie wyobrażam sobie nie zadzwonić przez, przez tydzień, bo by chyba mnie szlak trafił. No jak się nie dowiem, czy wszystko jest w porządku, czy jesteś szczęśliwa, zadowolona, czy wszystko tobie pasuje, czy, czy masz jakiś problem, może mogę pomóc w tym problemie. tak? Czyli ta nasza, pępowina, powinna, to taka nie do końca ona jest tam rozdarta. No. Może z mojej strony tylko, ale... To znaczy no, rzadziej, rzadziej się zdarza, że pomyślę o twoim bracie mm -hmm. niż o tobie. Mm. Gdzieś jednak my mamy tą więź taką... Mm -hmm. Silną. Silniejszą. No, no, ja będąc 31-letnią kobietą, to zawsze jak mam problem, to dzwonię do mamy. <grym> No. Zawsze dzwonię do mamy, muszę przeanalizować i to, co na przykład w tobie bardzo uwielbiam, to jest to, że ty nie próbujesz wpływać na moje decyzje. Nie. Tylko... Mi nie wolno. Zawsze wysłuchujesz mnie, ale choćbym zadzwoniła do ciebie i na przykład o Kaśce powiedziała najgorsze rzeczy, to ty nie będziesz na podstawie swoich jakichś tam przemyśleń mnie negatywnie na przykład nastawiać. Nie. Nie wolno mi. To nie jest moja rola. Moja rola jest ci pomóc, a nie Tobie przeszkodzić albo dołożyć zmartwień, albo upokorzeń, albo przykrości, albo innych rzeczy. To, to nie jest moja rola. Mm -hmm. To jest bardzo złe, jeżeli rodzice uważają, że oni już zjedli wszystkie rozumy tej ziemi i tego świata i każdą jedną rzecz, którą powiedzą, to tak ma się stać. Mm -hmm. A za to, to wróżka, <laughs> różdżka, czaruj, maruj i zrób to, co Ty chcesz. Nie. I każde życie musi przeżyć sam. Jeżeli działaby ci się krzywda, jeżeli wiedziałabym, że ta krzywda jest taka, że ja muszę zareagować, to ja bym zareagowała. Ale staram się w życiu ludzi nie określać, nie oceniać i nie stawiać jednego przed drugim, bo ten jest lepszy, ten jest gorszy. Nie, w ogóle nie ma u mnie takiego podziału na ludzi dobrych i złych. Mhm. Każdy jest taki, jaki ma być. I jeżeli wszyscy bylibyśmy tacy sami, wszyscy bylibyśmy bardzo dobrzy. Nie mamy szans ze sobą funkcjonować, bo byśmy się zalizali. Zali. No. Dlatego uważam, że muszą być sytuacje złe i sytuacje dobre. Sytuacje wesołe i sytuacje smutne. I w momencie, kiedy ja stwierdzę i yy, kategorycznie. Uznam, że do, ty masz zrobić tak i tak, nie może być inaczej, bo to jest złe, to jest niedobre. A kimże ja jestem, żebym oceniała, co jest dobre, a co jest złe? Mhm. Człowiek sam wie. Człowiek ma być szczęśliwy, czyli ma być zadowolony ze swojego życia. Jak jesteś niezadowolony, zrób coś, żebyś był zadowolony. A wracając jeszcze do tematu właśnie takiej rady dla dzieciaków, w jaki sposób dokonywać coming outu przed rodzic rodzicami. Gdybyś miała zadecydować o tym, jak chciałabyś, żebym ci to zakomunikowała, to jak byś chciała to usłyszeć? Bo ja to zrobiłam... Nie, w prost, wprost, wprost. To musi być wprost, musi być powiedziane jasno, krótko, zwięźle i, i, i na temat. Czyli tak jak się odbyło w naszym przypadku? Tak, to, to nie może być plaster zrywany miesiącami, latami. Absolutnie. Absolutnie, bo dochodzi wtedy do sytuacji takiej, że człowiek się zaczyna zastanawiać: To ja mam rację? To tak jest z nią? Czy tak jest z nią? Nie, 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 tak nie jest z nią. A teraz tak może teraz? O, teraz to wiem, że już tak jest. Nie, mhm. nie wiem za chwilę, że tak jest. Mhm. To jest. To jest okropne, ale w momencie, kiedy jest krótka informacja, zwięzła, to moim zdaniem wystarczy po prostu dziecko kochać tą rodzicielską miłością i wszystko przestaje mieć znaczenie inne. Mhm. Tak? Jest komunikat, ten komunikat przyjmujesz i masz do wyboru. Albo masz dziecko i dalej się kochacie, jest wszystko dobrze, albo je tracisz. To jest na zasadzie takiego obcięcia sytuacji. A chciałam się ciebie jeszcze zapytać, no bo w naszym przypadku było tak, że ja ci to zakomunikowałam. Ty nie, nie bardzo wtedy na tamten moment się z tym pogodziłaś i my na kilka to było chyba nawet kilka miesięcy tak trochę urwałyśmy ze sobą kontakt w sensie dałyśmy sobie przestrzeń żeby nawzajem jakoś przerobić ten temat. Ja w międzyczasie się przeprowadziłam do Warszawy i tam rozpoczęłam życie z Kachą. Te początki też nie były łatwe ze względu na przeprowadzkę, na zmianę towarzystwa, na brak takiej akceptacji ze strony towarzystwa Kachy, bo stwierdziły, że Kaśce odjebało, rzuciła fajną dziewczynę, z którą miała poukładane życie dla jakiejś gówniary, 6 lat młodszej, i że w ogóle co to jest za laska, która zawsze była z facetami, a teraz nagle e, wymyśliła, że chce być z dziewczyną, nie? że to jest niepoważne i że to nie ma, mm, nie ma przyszłości. A zastanawiam się, bo tak, to było, to było tak, że po tych kilku miesiącach. Ja przyjechałam do Słupska na jakąś tam rocznicę. W ogóle tam to też zrobiłam niezłą akcję, bo na rocznicę 50 dziadków okay, przyprowadziłam kaśkę. Byli tam wszyscy łącznie z ukochanym księdzem babci i wszyscy patrzyli na nas przez stół takim wzrokiem, że ja dzisiaj bym się w życiu nie zdecydowała w ogóle na taką akcję, nie? Ale wtedy ja byłam taka dumna i taka harda, i że ja tam z buta wjeżdżam Nie, i... bo ty na fali po prostu byłaś, płynęłaś na fali i. Nie no to było wszystko fajnie, bo to, że na chwilę stanęło wszystko w miejscu, to było spowodowane tym, że ja jestem zawsze prawdomówna, ja zawsze jestem szczera. Nieraz po pysku za swoją prawdę oberwałam, ale i tak zawsze tak będę robiła. I ja po prostu potrzebowałam czasu na ostygnięcie. Mhm na pogodzenie się z całą tą sytuacją, bo to jeszcze tu wchodził w grę ten Bartek, który no jakoś tam faktycznie ucierpiał na tej całej sytuacji i mi się wydaje, że ten czas, jaki był, to był spowodowany bardziej tym ostygnięciem i stwierdzeniem faktu, mhm. że to się faktycznie stało. A co ty wtedy tak przeżywałaś? Co ja myślałam w tym czasie? Mhm. Na początku to były myśli, Boże, co ja zrobiłam takiego złego? I dlaczego, gdzie ja popełniłam jakieś wychowawcze, wychowawcze i, 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 i jakieś kroki? Być może czegoś nie zrobiłam, czegoś za mało, może za dużo. W sensie, Potem że oczywiście zrzuciłam winę, pierwszy ten moment uh -huh. zrzuciłam winę na Twojego ojca. Ojca. Że to on spowodował, że, że ja się interesuję. Masz dziewczynami. pewną niechęć do mężczyzn, mhm. że oni są na tym drugim planie, że wysnuwa się ktoś na pierwszy plan, kto, kto, jest, kto jest tak łagodny, bo kobiecy, jak i ona, tak? I ja musiałam mieć ten czas na to przemyślenie, na to stwierdzenie, na to ułożenie sobie tych myśli i Zrozumienie mhm. tej sytuacji. Zrozumienie, po prostu. Że to nie chodzi o te wszystkie powody, które przychodzą ci do głowy, tak? Tak, Pierwszej tak, po prostu. No, no, oczywiście yy, zaczęłam trochę czytać na ten temat. Yy. A to nie wiedziałam, że się dokształcałaś no, myślisz, w międzyczasie. Ja zawsze czytam. Ja zawsze <noise> czytam, jak, jak, jak czegoś nie wiem, to uważam, że są mądrzejsi ludzie i wiedzą na tyle dużo, że można się od nich czegoś dowiedzieć. Tak, absolutnie. Ja niespełna 50 lat mam, także ja jeszcze nie zjadłam wszystkich rozumów, i jak, jak, jak potrzebuję, to po prostu no, zasięgam pewnych lektur, sprawdzam, jak to jest gdzie indziej. Bo to była dla mnie nowa sytuacja. To nie była sytuacja oklepana, tak, tylko mhm. po prostu nowa sytuacja, z którą musiałam sobie poradzić. A czy myślisz, że dobrym krokiem by było, gdybym? To ja, mówiąc Ci o mojej orientacji, przyszła do Ciebie z jakimiś materiałami, na przykład, bo są organizacje, na przykład Kampania Przeciw Homofobii, tam grupa Stonewall i jeszcze inne, które tworzą po prostu materiały dla rodziców. W ogóle jest cała grupa, która się nazywa My, rodzice, oni zawsze są na paradzie, na paradzie równości, idą z flagami i oni są, to są rodzice wspierające swoje dzieci, które no, wyznały im to, że są innej orientacji niż oni. I myślę, że jakbym ja przyszła, cześć, mamo, wydaje mi się, że czuję coś do kobiety, yy, tutaj są materiały, jak wygląda biseksualność i myślę, że to by był dobry pomysł? Nie, no. Wiesz, no. My generalnie nigdy w życiu tak nie rozmawiałyśmy, tak jakbyś ty, chociaż, jak sobie przypomnę, twoje dzieciństwo, to jak zadawałaś mi pytanie, to zawsze mówiłam, Ty wiesz, gdzie jest słownik? Proszę zajrzeć do słownika. <grym> może faktycznie. Nie no, może jakbyś zostawiła te materiały, położyła je zostawiła, no to na pewno na pewno bym w nie zajrzała, tak? <grym> Ale czy to jest taka dobra, dobra rozmowa mamy z córką? Taka formalna. Nie, wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że mama z córką, to muszą tak po prostu od serducha porozmawiać. To, to mi się wydaje najbardziej. Mhm. Jeżeli ta więź jest, jeżeli te osoby są naprawdę się tak kochają, to zrozumieją każdą sytuację. To nie ma sytuacji, której nie, nie, nie zrozumie ten rodzic. Wydaje mi się, że. Że każdą każdą mhm. sytuację jestem w stanie zrozumieć. I e, może fakt, że nie, nie, nie lubię od razu oceniać i określać, szacować i układać w ramkach ludzi, bo uważam, że tak nie powinno być. Każdy z nas jest inny i, i inaczej czuje, inaczej myśli, inaczej wie. Mhm. No i chyba to trzeba też szanować u drugiego. Mhm. Jest jeszcze jeden taki temat, który ja chciałam poruszyć a mianowicie rodzice będący ambasadorami swoich dzieci. Bo w tej całej sytuacji, kiedy dokonuje się coming outu i okej, okay, rodzice są tymi najbliższymi osobami, więc y, mogą cię akceptować, ale chodzi też o otoczenie, nie? I na przykład no tutaj... No, chociaż w sumie możemy o tej naszej sytuacji też mówić, bo większość naszej rodziny z twojej strony to są rodziny żyjące na wsiach i tak dalej. Tak. Więc można by było założyć, że tam będzie hardkorowo, nie? Że tam wszyscy powiedzą ola boga. I myślę, że mega istotne, no. bo u nas tak nie było, nie? Ale nie. myślę, że mega istotne było to, że to ty im powiedziałaś, że oczywiście. hej Sylwia aktualnie jest w związku z kobietą. Ja uważam, że jest to super i po prostu chciałam, żebyście wiedzieli, żebyście się nie zdziwili. Żeby nikt nie miał problemów i żeby nikt nie uznawał to za złe, albo jeżeli uznaje to za złe albo ma złą opinię na ten temat, to teraz ty się mi tu wypowiedz, bo ja muszę wiedzieć, tak? Bo ja nie tak. chciałabym, żeby moje dziecko zostało skrzywdzone. Po prostu, bo ktoś ma takie przekonania, a nie inne, tak? Jeżeli ty masz takie przekonania, no to ja, wiedząc o tym, że ty je masz, to po prostu zakomunikuję to choćby nawet temu mojemu dziecku, tak? Że tu jest, uważaj, bo ta ciotka to jest troszkę taka albo taka, nie? No. no, ale tak, uważam, że tak, że to rodzic powinien wprowadzić w rodzinę, tak. Mhm. Tak, tak, myślę, że to jest dobra droga. Tak, bo to nawet jak ludzie mieszkają rzeczywiście w mniejszych miejscowościach, gdzie wszyscy wiedzą, co się u kogo dzieje, kto jest z kim i z kim idzie przez wioskę za rękę, to jeżeli rodzice jacyś nas słuchają te, tego naszego wywiadu, to bądźcie tymi ambasadorami swoich dzieci i mówcie, jak dumni z nich jesteście. Tak, bo to jak naprawdę, je kochamy, bo, bo to generalnie o to chodzi. No, o tym bardziej, że to dziecko, ono... Coming out to nie jest coś, co dzieje się raz, i masz to już z głowy. To się dzieje każdego dnia. Tak. Idziesz do sklepu i dokładujesz coming out, mówiąc na przykład, że: O, dla mojej dziewczyny, to chcę to ciasteczko, nie? Yy, idziecie po chodniku, trzymając się za ręce. I to jest coming out przed każdą osobą, która ciebie mija. Często się zdarza, że te dzieci muszą się łokciami po prostu przebijać, tak. żeby nie musieć ukrywać swojej tożsamości. Więc jeżeli rodzic jakkolwiek może w tym pomóc, żeby było łatwiej, pomóc. to powinien pomóc. Tak. I zrobić, no bo taka rola rodzica, nie? Nie robimy sobie dzieci po to, żeby mieć maskotkę. O to właśnie chodzi, nie do głaskania i do określania, ty będziesz taki i taka. Nie, ty będziesz taka, jaka ty jesteś, a ja jestem po to, żeby ci pomóc być taką, jaką jesteś. I jeszcze takim kolejnym tematem, który teraz przyszedł mi do głowy, jest ten temat, co jeśli trzeba będzie zerwać kontakt z rodzicem, który sobie nie poradzić z tematem. No i ja tutaj mogę podać przykład mojego ojca biologicznego, który na wieść o tym, że ja jestem z dziewczyną i teraz tak będę układać sobie życie, powiedział mi, że mm, no wiesz, są takie miejsca, które leczą takie, takie rzeczy. No i moją reakcją było powiedzenie mu, tak, myślisz, że są miejsca, które leczą homofobię? I to była nasza ostatnia rozmowa, bo ja zdecydowałam, że że nie będę tam się zagłębiać. Później jeszcze utrzymywałam trochę kontakty z babcią, czyli mamą mojego taty, ale dowiedziałam się, że w rodzinie, jak ktoś zadaje pytanie, dlaczego Sylwia jest no, lesbijką, czy tam dziewczyną bi, to odpowiadała, no, bo Sylwia to dla pieniędzy zrobi wszystko, nie? Jakkolwiek to w ogóle nie ma, co ma piernik do wiatraka? No, ale mówiła takie rzeczy i stwierdziłam, że. Że po prostu kasuje tych ludzi ze swojego życia i że to będzie dla mnie ulga. I właśnie myślę, że to zrozumienie, że, że to może być ulga, jest tutaj kluczowe. Mm -hmm. Że te, to bicie się z rodziną nie, nie jest to, konieczne. To, to nie jest w ogóle w życiu potrzebne, no bo halo. Rodzina nie jest od tego, żeby się z nią buksować przez pół swojego życia. Rodzina jest po to, żeby być i się wspierać koło ciebie. Wspierać Cię, poznawać Cię, bo my tak naprawdę wszyscy się nie znamy. Hmm. My się dopiero poznajemy. Nawet w rodzinie, ta ciotka, ten wujek, ta babka, ten dziadek my wszyscy się poznajemy. Hmm. Bo ja, jak spotkałam Twoją babcię, jak miałam 17 lat, to wydawała mi się kobieta wykształcona, mądra, kulturalna. Kochająca rodzinę, dbająca o rodzinę. Dla mnie to była taka osoba. Ja ją poznawałam rok po roku. I przyszedł czas, kiedy znam bardzo dobrze. Poznałaś również. Niekoniecznie tej... z tej dobrej strony. Mhm. No, w każdym z nas jest coś takiego, z czym innym może być ciężko żyć. Tak. Ale oczywiście. To, że ktoś jest z rodziną, to nie zmusza cię nigdy do utrzymywania z nią kontaktu. To nie jest tak, że, że jak jest rodzina, to oni bez względu na to, jak ciebie traktują, to masz ich szanować, kochać i być na każde ich zawołanie. Nie. I wysłuchiwać tekstów głupich w swoją stronę. Ja uważam wręcz odwrotnie, że jeżeli ktoś krzywdzi, może się na nazywać ojciec, matka, brat, siostra. To musimy podjąć niejednokrotnie w swoim życiu decyzję o tym, że się odcinamy. Dlatego się odcinamy, żeby być zdrowszym, bo to człowiek ma być szczęśliwy, zdrowy i ma układać swoje życie. Nikt za ciebie go nie ułoży, nie przeżyje i nie zrobi tego wszystkiego, co ty zrobisz. I czasami jest to trudne, no bo rodzinę ma się jedną, tak? Bo taka jest prawda, rodzina jest jedna, więzy krwi są jedne. To jest bolesne, to niejednokrotnie jest bardzo przykre i, i, i niesympatyczne, można tak powiedzieć, ale ta osoba nie, nie ma prawa ci krzywdzić tylko dlatego, że jest ojcem, matką, wujkiem, yy, ciotką czy babką, czy dziadkiem. Absolutnie. to, nie nie, daje to jest prawo. ich rola. Krzywda jest krzywdą. Nie wolno nikogo krzywdzić. A też to odcięcie może coś pokazać tym osobom, nie? że nie mogą sobie pozwalać na wszystko tylko dlatego, że są rodziną. Też będą więc, mieli stratę. Więc czasami to odcięcie może być początkiem naprawienia też czegoś. Relacji oczywiście. Niejednokrotnie tak jest w życiu. Że zrobienie cięcia i, i przykrego odejścia powoduje, że ktoś coś przynajmniej próbuje zrozumieć, się zastanowi. I pomyśleć i się zastanowić nad mm -hmm. tym, tak. Dlaczego tak się stało? Bo zrobiłem krzywdę? Czyli to może ja coś muszę naprawić, coś ja muszę zmienić, a nie ta osoba. To co, będziemy kończyć? Jak odpowiedziałam ci na wszystkie pytania. No myślę, że to, to może być seria naszych rozmów i to będzie pierwsza z nich. Ja tylko na koniec tak od siebie chciałam powiedzieć. Do tych wszystkich osób, które się zmagają właśnie z coming outem przed rodziną, który no, jest bardzo stresujący i, i trudny. Jeżeli jesteście w tej chwili bezpieczni, w sensie macie opcję życia i nie jesteście uzależnieni od tych osób, od tej rodziny, to działajcie. Bo im szybciej z siebie zwrócicie ten ciężar, tym będzie plaster. Tak, plaster oderwany. Natychmiast. I szybciej Wyjaśni się tak naprawdę sytuacja. Bo takie życie w niepewności, zastanawianie się, a co będzie jak ja im powiem? No to to jest zabijające. Tak. Tak i to zabiera twój czas, twoje życie, wszystko co co możesz zrobić w życiu. Na pewno myślę, że ty mamo też się pod tym podpiszesz, że życzymy tym wszystkim dziewczynom i chłopakom, jeśli nas słuchają, samych miłych i udanych coming outów, a rodziców Zachęcamy do tego, żeby się otworzyć na swoje dzieciaki. Żeby zrozumieć. Żeby pomyśleć, zrozumieć i dalej kochać. Czy to dziewczynka, czy chłopiec. Nie ma to znaczenia. Dorobiłaś się drugiej córeczki. Tak jest. No. A że córeczki są najfajniejsze? Tak. To same plusy. Oczywiście. Dziękuję Ci bardzo za tę rozmowę, bardzo że proszę. się zdecydowałaś. Bardzo Cię kocham. I też ja zawsze za tobą też. tęsknię, tak jakbym miała pięć, siedem No właśnie. Lat. To by było na tyle, jeśli chodzi o odrywanie pępowiny. No dobra, to zwijamy się. Dziękujemy bardzo wam za słuchanie i do usłyszenia.